By chrześcijanie nie angażowali się w politykę, diabeł albo komuniści, lub dwa w jednym wymyślili takie kłamstwo. Otóż biorą fragment pisma świętego, taki, który mówi, że nasza ojczyzna jest w niebie, i na podstawie tego mówią, że jeśli nasza ojczyzna jest w niebie, to w dupie mamy ojczyznę tu na ziemi. No to ja Was, drodzy towarzysze komuniści w kościołach, zapytam. Jest tekst z Biblii, który mówi, że mamy mieszkanie w niebie przygotowane przez samego Jezusa Chrystusa. Czy to oznacza, że jak cię spłuczka zepsuje w twoim domu, albo kran cieknie, to też masz to w dupie? Taka ta wasza teologia głupia i diabelska, ale niestety bardzo mocno rozprzestrzeniona w świecie kościółkowatym. Dlatego, jeśli masz rozum, Masz Słowo Boże, to czytaj je we właściwym kontekście i stosuj tak jak Jezus zamierzył. Jezus chce, żebyś był światłością świata we wszystkich dziedzinach, nie tylko w sprawach duchowych.